wielka wiosenna wyprzedaż ekspozycji meblowej w Zgierzu. Proponujemy Państwu zakup w atrakcyjnej cenie mebli kuchennych. W swoim asortymencie posiadamy drzwi wewnętrzne z ościeżnicą lub bez, komody, szafy ubraniowe, meble biurowe, stoły do pokoju czy kuchni, krzesła, szafki nocne, fotele obrotowe. Znajdą Państwo u nas także szkło w różnych wymiarach. Posiadamy również okucia i akcesoria do mebli, bardzo bogaty wybór oraz płyty meblowe. Serdecznie zapraszamy na wielką wyprzedaż bieżącej ekspozycji meblowej przy ulicy Mielczarskiego 8/10. Wszystkie meble mogą Państwo zakupić w bardzo atrakcyjnych cenach. Jest środa, 24 maja, Emila Okupska. Dobry wieczór. Zapraszam na wydarzenia Telewizji Centrum, w których powiemy m.in. o święcie zgierskich strażaków, czyli o tych, którzy według badań cieszą się największą naszą sympatią. Zostajemy docenieni wówczas przez swoich przełożonych, ale dla nas najważniejsze jest to, żeby po całej akcji usłyszeć słowo dziękuję od osoby, którą uratowaliśmy. Pokażemy też, jak Zgierzanie walczą o tytuł najpiękniejszych Polaków. W jury siedzą ludzie z Tańca z Gwiazdami, organizatorzy, mistrz w koronie Polski, mister poprzedni. Zadają proste pytania, na których człowiek potrafi się wyłożyć nawet. 5 zgierskich rodzin, których sytuacja materialna jest co najmniej skromna, a które mieszkają w zasobach komunalnych, w najbliższych miesiącach skorzysta z miejskiego programu Pomaganie przez remontowanie. Wsparcie w tej formie, które będzie realizowane wspólnie z kilkoma firmami budowlanymi, zostało uchwalone przez miejskich radnych jeszcze w kwietniu. O tym, które rodziny przystąpią do programu, zdecydował specjalny zespół powołany przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu. Pierwszeństwo miały rodziny wielodzietne, z dziećmi poważnie chorymi lub niepełnosprawnymi. Dzięki mojemu pomysłowi ma na celu wsparcie najbardziej potrzebujących rodzin w mieście. Rodzin, które dzięki sytuacji finansowej, jakie mają, już nie są w stanie wygospodarować środków chociażby na remont swojego mieszkania, poprawiają warunków bytowych. Starcza im środków oczywiście na utrzymanie chociażby wieloletniej rodziny, natomiast wszystkie pozostałe kwestie są marzeniami. Stąd ten pomysł, jaki się narodził na stworzenie programu takiego osłonowego. Mieszkania wytypowanych do programu rodzin są w różnym stanie, dlatego zakres prac do wykonania również będzie zależał od sytuacji w konkretnym lokalu. I może obejmować zarówno wymianę drzwi, okien, podłóg, jak i instalacji, a nawet zakup nowego wyposażenia mieszkania. Przy remontach mieszkań miasto wspierać będą firmy zaproszone do programu pomocowego. Wśród nich znalazły się Atlas, Dante, Milma, Ceramika Tubondzin, Petecki i Pion Service. Tutaj prezydent Zgierza, żebyśmy pomogli wyremontować łazienki i wyposażyć nasze artykuły firmy Dante, wyposażyć kuchnię i łazienki. Zgodziliśmy się na to. Myślę, że to dla żadnej z firm, które tutaj działają w Zgierzu w okolicach, nie są jakieś wydatki, a mogą przynieść rodzinom określone profity. Próbujemy pomagać tutaj wszystkim w gminie Zgierz, różnym szkołom, przedstawicielom tutaj władz. No i dlatego też podjąłem taką decyzję, że moja firma podejmie się zrobienia wyposażenia tych mieszkań, które prezydent chce wspólnie tutaj jakiś cel osiągnąć. Miasto gwarantuje mieszkania zastępcze na czas remontu oraz pomoc przy przeprowadzkach. Dodatkowo dla rodzin będzie możliwość skorzystania z nieodpłatnego weekendowego wyjazdu nad morze do jednego z dwóch ośrodków wypoczynkowych. Tegoroczny program jest formą pilotażu. Miasto liczy, że w kolejnych edycjach uda się pozyskać więcej firm do współpracy. Badania wykazują, że pierwsze 20 sekund spotkania decyduje o tym, czy nasz pracodawca zatrudni nas, czy nie. Powstaje więc pytanie, co w te kilkadziesiąt sekund jest w stanie w nas ocenić. Odpowiedź jest oczywista. Nasz wygląd i prezencje, odpowiedni ubiór i uczesanie podczas rozmowy rekrutacyjnej może być zatem kluczem do sukcesu. Pomyśleli o tym autorzy projektu Pakt Zatrudnieniowy. Uczestniczki programu przechodzą m.in. metamorfozę fryzur.
Zgierz jako jedno z kilku miast w naszym kraju uczestniczy w testowaniu rozwiązań wypracowanych w ramach projektu Pakt Zatrudnieniowy w Polsce. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa sytuacji na rynku pracy bezrobotnych po 50 roku życia przy wykorzystaniu niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej tej grupy osób. Pierwsze działania, które realizujemy, to przede wszystkim zajęcia Job Firma z naszą grupą beneficjentów. Jest to 10 osób, z którymi spotykamy się 3 razy w tygodniu po 3 godziny na zajęciach takich trochę społecznych, trochę psychologicznych, spotkania z doradcą prawnym, z prawnikiem. Prowadzimy z nimi zajęcia komputerowe. Innym z działań jest metamorfoza fryzur uczestniczek projektu. Z myślą o tym do współpracy został zaproszony jeden ze zgierskich salonów fryzjerskich. No ja tutaj powierzyłam się całkowicie w tą panią, że zrobi jak uważa. A czy będzie dobrze, czy nie, to nie wiem, zobaczymy. No już w tym wieku, że jak to się mówi, myśli, że już się nic nie uda, no nie? Pani Iwona miała bardzo zniszczone włosy, sama farbowała sobie rozjaśniaczem w domu. Miała puszyste włosy, lekko kręcone, wałeczek zrobiony na grzywce odstający. Zastosowałam tutaj pasemka, żeby podjaśnić ten kolor. Natomiast na resztę nałożyłam naturalną farbę, żeby bardziej naturalnie ta pani wyglądała. Przez kilka cięć nożyczkami na gorąco, tak żeby zabezpieczyć jeszcze końce, żeby końce się nam nie rozdwajały, żeby uzyskały wilgoć w środku i miękkość na zewnątrz. Po kilku godzinach ponownie odwiedziliśmy salon. Metamorfoza pani Iwony była zdumiewająca. Z trudem poznaliśmy uczestniczkę projektu. Jak się pani czuje po tej przemianie, po tej metamorfozie? Bardzo dobrze. A co miałam robione, to nie wiem, no bo pani Kasia mi się kazała tyłem do lusterka odwrócić. Miałam fotel przekręcony, także ja dopiero się zobaczyłam po... Jak już miałam wszystko zrobione? Dużo lepiej. Bo te jasne właśnie chciałam włosy zlikwidować, bo ciągle odrosty miałam. No nie, i taka, no i w ogóle inaczej. No. Z pewnością nowa fryzura doda pani Iwonie więcej pewności siebie podczas rozmów kwalifikacyjnych, co może przełożyć się na szybsze znalezienie zatrudnienia. Liczymy na nie tylko zmianę wewnętrzną, którą już w tym momencie widzimy, ale również zmianę zewnętrzną, która ma pomóc przy rozmowie kwalifikacyjnej, dodać pewności siebie, pokazać, że chcieć to móc. Wszystkie działania podejmowane w ramach paktu zatrudnieniowego mają ułatwić osobom po 50 roku życia odnalezienie się na rynku pracy oraz zwiększenie ich aktywności w sferze edukacyjnej i zawodowej. Co roku na początku maja swoje święto obchodzą strażacy. Wtedy w miastach i gminach brać strażacka integruje się podczas różnego rodzaju uroczystości i festynów. Poza tym jednak druhowie z naszego regionu spotkali się wczoraj na uroczystości w Komendzie Powiatowej Straży przy ulicy Łąkowej w Zgierzu. Strażacy cieszą się niesłabnącym zaufaniem, nie tylko wśród Polaków, ale także mieszkańców Zgierza. To zaufanie to efekt codziennej pracy, dużego zaangażowania, szybkości działania i pełnego profesjonalizmu. Co ważne, to nie tylko pomaganie, ale także angażowanie się w życie naszego miasta. Przede wszystkim najważniejszą sprawą jest to, że można pomagać drugiemu człowiekowi. Tak? Ratowanie ludzkiego życia, no, imienia to no, jest uważam najważniejsze i takie kluczowe w naszym życiu i powinniśmy, większość osób powinno się tym kierować. Tak? Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. Oczywiście powinien być odważny, tak? Sumienny, rzetelny, pomagać drugiemu człowiekowi, tak jak już wcześniej powiedziałam. No i przede wszystkim być na straży tego bezpieczeństwa, no i pomagać, być zawsze w społeczeństwie, tak? W lokalnym środowisku. I tam, gdzie oczywiście zachodzi taka potrzeba. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Ta myśl przyświeca setkom strażaków z naszego powiatu, którzy codziennie ryzykują swoje życie dla ratowania mieszkańców powiatu zgierskiego. Wczoraj w jednostce przy ulicy Łąkowej w sposób uroczysty obchodzili swoje święto. Czekamy na to cały rok, cały maj to są dni ochrony przeciwpożarowej. No, w związku z tym no, ten dzień, który jest akurat dzisiaj, gdzie obchodzimy powiatowe obchody Dnia Strażaka w Zgierzu, jest dla nas bardzo szczególny. Zostajemy docenieni wówczas przez swoich przełożonych, ale dla nas najważniejsze jest to, żeby po całej akcji usłyszeć słowo dziękuję od osoby, którą uratowaliśmy. Podczas tego przedsięwzięcia nie zabrakło także podziękowań, wyróżnień i odznaczeń dla tych najbardziej zasłużonych strażaków. Ale nie tylko ich. Również tego dnia specjalne podziękowania otrzymała 10-letnia Marlena. Ta sytuacja, czego dotyczyła, jakbyś mogła nam opowiedzieć? Wybuchu gazu? No jest taki program na ratunek 112 i to oglądam.
10-letnia Marlena otrzymała nie tylko podziękowania, ale także prezenty, a wśród nich m.in. wyjazd na kolonie. Podczas tego wydarzenia obecna była również mama 10-latki. Jak podkreśla kobieta, jest bardzo dumna ze swojej córki. Bardzo. To jest niewyobrażalne szczęście mieć takie mądre dziecko. Ja staram się dzieci, powiem pani, uczulać na pewne zachowania, tak? Tym bardziej, że jest tyle zagrożeń, że dzieci powinny wiedzieć, jak w trudnych sytuacjach się zachować, bo nieraz dorosły w panikę wpadnie i nie wie, tak, jak się zachować, a dzieci jakoś tak bardziej rozsądnie do tego wszystkiego podchodzą. Całe zdarzenie miało miejsce w ubiegły wtorek w jednym z budynków jednorodzinnych przy ulicy Dibuła. Mężczyzna zamknął się w łazience i chciał popełnić samobójstwo, wysadzając butlę z gazem. Jednak szybka interwencja dziewczynki uchroniła ją, jak i pozostałych lokatorów od tragedii. Jeszcze przez tydzień możemy wybierać Miss oraz Mistera Ziemi Łódzkiej. 5 Zgierzanek i 1 Zgierzanin czekają na nasze głosy. O swoje marzenia i zdobycie korony najpiękniejszej Polki lub najprzystojniejszego Polaka walczą Justyna, Paulina, Kinia, Natalia, Anita oraz Radosław. Jak wygląda walka o tytuł tych najładniejszych, pytał Rafał Woźniak. Jest to konkurs Miss i Mistera Województwa Łódzkiego. Tylko 2 kobiety i 2 mężczyzn mają szansę przejść do kolejnego etapu, czyli do reprezentowania podczas ogólnopolskiego konkursu Miss Polski. Z naszego miasta pomyślnie przeszło kwalifikacje aż 5 Zgierzanek. Pomysł na ten konkurs powstał w sumie bardzo spontanicznie, ponieważ rozmawiałyśmy o nim z Pauliną, tutaj z koleżanką, która stoi obok mnie. I zdecydowałyśmy się na uczestnictwo. W styczniu miałyśmy casting, w lutym dowiedziałyśmy się, że jesteśmy oficjalnie finalistkami. Dostaniemy może jakieś propozycje ciekawe i zawrzemy współpracę i to będzie jakaś dla nas nowa przygoda, doświadczenie życiowe. Podczas oceny kandydatek jury zwraca uwagę na wzrost, sylwetkę, ale w konkursie Miss nie liczy się tylko wygląd. Ważne są też inne cechy, jak dziewczyna się prezentuje, począwszy od chodzenia, po wypowiedzi podczas wywiadów, spotkań oraz na to, jak szybko i dokładnie jest w stanie zapamiętać założenia, na przykład choreografię. Ważne są też kwestie wykonywania odgórnych poleceń, choćby punktualność. Te same kryteria brane są pod uwagę przy wyborze mistera. Postawa przede wszystkim, to jak się człowiek wypowiada, co sobą prezentuje, oczywiście styl i zachowanie nie tylko tutaj, tylko nawet i w mediach, portalach społecznościowych, wszędzie. Jest to forma zabawy, ale też jeżeli już się wygra, to naprawdę otwiera drzwi, możliwości dużo, bo możemy zostać przez kogoś zauważeni i może nam to otworzyć drzwi do jakiejś naprawdę kariery fajnej. Uczestnicy konkursu biorą udział w wielu prestiżowych konkursach. Dbają o promocję ziemi łódzkiej, kandydatki do tytułu najpiękniejszej dbają także o wizerunek i promocję firm partnerskich. Podczas zgrupowań uczą się, jak ratować życie, czy też wspierają akcje charytatywne. Na Miss i Mistera Ziemi Łódzkiej można głosować SMS-owo. Wszystkie informacje dostępne są na facebookowym profilu. Zachęcamy do głosowania na nasze reprezentantki oraz jednego reprezentanta. Mamy już wiosnę, a wraz z wiosną kleszcze. Borelioza to choroba, którą odkryto stosunkowo niedawno i jest przenoszona właśnie głównie przez te pajęczaki. Problem w tym, że wciąż niewielu z nas wie, jak rozpoznać zarażenie groźnymi bakteriami. Na zagrożenie wystawione są także nasze psy i koty. Jakie są objawy boreliozy i jak ją leczyć? Spieszymy z pomocą. Sanepid alarmuje. W tym roku liczba kleszczy w naszych lasach może być rekordowo duża. Ale nie tylko. Te groźne pajęczaki mogą występować też w miastach, m.in. w parkach i skwerach. Kleszcza pozbyć się stosunkowo łatwo. Wystarczy chwycić go pensetą tuż przy skórze i wyjąć tak, jakbyśmy próbowali go wykręcić. Chodzi o to, żeby takiego kleszcza nie uszkodzić, żeby to było jak najmniej takie inwazyjne, więc usuwamy go tuż przy skórze za pomocą specjalnej takiej plastikowej pensetki, jakiejś tam kleszczołapki. Także są różne tego typu instrumenty dostępne w aptekach. Usuwamy go tuż przy skórze. Delikatnym, ale zdecydowanym ruchem, tak? Pamiętamy, że niczym nie smarujemy, tak? Kleszcza przed usunięciem, żadnymi tłuszczami, olejkami, niczym takim usuwamy. Miejsce potem sobie dezynfekujemy po kleszczu przy pomocy wody utlenionej albo alkoholu wysokoprocentowego, ręce myjemy dokładnie. Pozbycie się kleszcza to jedno. Druga sprawa to uważne obserwowanie miejsca, w którym był wkuty. To dlatego, że do naszego ciała mogły się dostać bakterie boreliozy.
Choroba w naszym ciele rozwija się od tygodnia do trzech, od ukąszenia. W miejscu, gdzie mieliśmy kleszcza, pojawia się wtedy rumień. W miejscu ukąszenia, bezpośrednio po usunięciu kleszcza, może powstawać taki rumień. On zwykle mija w ciągu 2-3 dni i on nie powinien budzić naszego niepokoju. Natomiast jeżeli po jakimś czasie, nawet po kilku tygodniach, 2-3, pojawia się zaczerwienienie, które się rozszerza, robi się taki okrąg, taki, tak, bo mówimy o tak zwanym rumieniu wędrującym, to oczywiście trzeba zgłosić się do lekarza. Korzystając z roku wiosny, na pewno warto zadbać o ochronę przeciw kleszczom, stosując dostępne na rynku repelenty. Należy pamiętać, że kleszcze może do domu przynieść także nasz pies czy kot. Chorób odkleszczowych jest wiele. Najbardziej znana jest babeszioza, mylona przez opiekunów psów z boreliozą, też przenoszoną przez kleszcze. Niebezpieczeństwo ze strony kleszczy czyha głównie na psy. Kleszcze przenoszą takie 4 bardzo popularne tak naprawdę choroby. Jest to babeszioza, borelioza, erlichioza, anaplazmoza. Każda z tych chorób inaczej się rozwija w innym czasie. Babeszioza jest to choroba, która już w ciągu kilku dni potrafi ze zdrowego zwierzaka doprowadzić do takiego stanu, że pies nie jest w stanie sam ustać na własnych łapach, tak? Natomiast pozostałe choroby potrafią się rozwijać w ciągu 2 do 5 miesięcy, więc nawet odległe gdzieś tam ugryzienie przez kleszcza może mieć skutki nawet pół roku później, tak, dla takiego psiaka. Warto codziennie przeglądać sierść psa, na przykład podczas głaskania. Miejscami, gdzie kleszcze wbijają się najczęściej, są okolice pyska, uszu oraz pachwin, ale pajęczak może się wbić wszędzie. Jeśli szybko go usuniemy, mamy szansę, że kleszcz nie zdąży zakazić psa. Prosimy więc uważać i po każdym spacerze dobrze sprawdzać, czy przypadkiem do domu nie przyprowadziliśmy niechcianego gościa. A wylęgowi owadu sprzyja obecna aura, jest stosunkowo ciepło i wilgotno. Oprócz kleszczy taką pogodę kochają też komary. Sprawdźmy, czy też nam spodobają się te 3 najbliższe dni. Trzy najbliższe doby w naszym regionie mają według synoptyków być do siebie bardzo podobne. Temperatura maksymalna w dzień będzie dochodzić w cieniu do 21 stopni Celsjusza, zaś w nocy będą oscylować wokół 10 kresek. Po dzisiejszym deszczu rozpogodzi się i nie powinno już padać. Przejściowe zachmurzenia będą przeplatać się na zmianę ze słonecznym niebem. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał z północy. Ciśnienie rośnie, jutro wyniesie 1016, a w sobotę już 1023 hektopaskale. I to wszystko, co przygotował nasz zespół redakcyjny w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Za chwilę zachęcam natomiast do obejrzenia kolejnego odcinka programu Lekcja z Gierskiej Historii. Tym razem Maciej Wierzbowski opowie o jednej z młodszych dzielnic naszego miasta, czyli o Proboszczewicach. A ja dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.
Znajdujemy się w takim dość dziwnym miejscu, mało kto to pozna, ale jest to jedna z najstarszych wsi przyłączonych w 1988 roku do Zgierza. Teraz kręcę w lewo i proszę Państwa stanę przy wejściu do dworu. Dworu w Proboszczewicach. Tutaj kiedyś stał proboszczewicki dwór. Wieś bardzo stara, notowana już w 1386 roku, ale prawdopodobnie o wiele starsza. Proboszczewice, czasami pisano Proboszczowice, ale pozostańmy przy tych Proboszczewicach. Ten dzierżawczy przyrostek mówi o tym, że to musiało być kiedyś proboszcza. Prawdopodobnie było to uposażenie zgierskiego plebana, zgierskiego proboszcza, które bardzo szybko zostało sprzedane, przeszło w ręce prywatne i praktycznie już od tego 1386 roku zawsze było w rękach prywatnych. Byli najróżniejsi właściciele, znamy pierwsze imiona, Jaśko, Zbysława i oczywiście Maciej, tak jak ja. W połowie, taka ciekawostka, w początkach XVI wieku dziesięcinę z ról kmiecych płacono do kanonii łęczyckiej, a kanonikiem łęczyckim był wtedy Bernard Wapowski, jeden z najsłynniejszych kartografów, także polskich, także już się troszeczkę ocieraliśmy o wielki świat. W końcu XVI wieku właścicielami była rodzina Tymińskich, która czasami używała nazwiska proboszczowski. To był taki zwyczaj, że jak ktoś był z Parzęczewa, to się nazywał Parzęczewski, jak był z Proboszczewic, to sobie zmieniał nazwisko. To było w tym czasie bardzo popularne. W XVIII wieku rządzili tutaj, właścicielami była rodzina Miroszewskich. O tyle też ciekawostka, że to jest też związane ze Zgierzem, bo przecież w Zgierzu do dziś jeden z lasów nazywa się Miroszew. Prawdopodobnie stamtąd pochodzili, z tych stron. W 1791 roku, proszę Państwa, było tutaj, mieszkało około 40 osób i rodzina żydowska. Prawdopodobnie karczmarze, bo to tak było, jedni z pierwszych Żydów w naszej okolicy. Dobra były oprócz samych proboszczewic, to dzisiejsza bazylia, o niej za chwilę, i taki przysiółek zwany Marianka lub Marcjanka. Miroszewscy to był taki dosyć znaczny ród na skalę województwa łęczyckiego, powiatu zgierskiego. Oni nie pełnili żadnych tam jakichś funkcji w skali kraju, ale tutaj byli dosyć znaczni, Stępowizna kiedyś do nich należała i tak dalej, i tak dalej. W latach 30. już XIX wieku Józef Miroszewski zaczyna parcelować i sprzedaje, a to mieszczanom zgierskim, a to innym mieszczanom, po kawałku te ziemie rozprzedaje, następuje taka totalna powoli parcelacja. W 1836 ten ostatni z tych wielkich Miroszewskich umiera i w kilka lat później jego syn Bazylii w 1844 roku sprzedaje las zwany Bazylia po drugiej stronie drogi ze Zgierza do Łęczycy. No, sprzedaje go trzem Żydom z Ozorkowa, którzy las wyrębują. To, co pozostało, to nazywano dawniej, że to rudowano te pieńki. W innej części Zgierza jest przecież nazwa Rudunki, ja o tym mówiłem kiedyś. I powstała osada, wioska, przysiółek
o nazwie Bazylia. Mamy w Zgierzu przecież ulicę Bazylijską, a jako taką śmiesznotkę to Państwu powiem, że kiedyś taki chłopak ze Zgierza pisał jakąś pracę dyplomową i powiedział, napisał w tej pracy, że nazwa Bazylia to pochodzi od tego, że tam siano dużo bazylii, takiego zioła. No, można się pośmiać, ale tak naprawdę to pochodzi od imienia ostatniego z Miroszewskich, Bazylego. To później bez przerwy przechodziło w czyjeś ręce. Takim ostatnim jeszcze z końca XIX wieku właścicielem był pan Kawczyński, który praktycznie, ta rodzina tutaj była do 1939 roku. Podobno tutaj, gdzie ten dwór stał, spadła bomba 8 września. No i dworu nie ma. Tutaj później była tak zwana resztówka, budynki gospodarcze. Przed chwilą byliśmy tam troszeczkę dalej u pani Miecznikowskiej, której ojciec tutaj zarządzał tą resztą tego gospodarstwa. I to bardzo tak dworsko wygląda, ale to podobno były kiedyś kurniki przebudowane i teraz się doskonale mieszka. Szanowni Państwo, jesteśmy praktycznie na końcu Zgierza, z jednej strony. Na lewo ode mnie jest, już zaczyna się Las Ludźmierski i tutaj ciekawostka, kilkaset metrów stąd, graniczy ze Zgierzem, ścisły rezerwat przyrodniczy. Wycieczki szkolne tutaj często bywają, nie będę tłumaczył co i jak, ale warto się z nadleśnictwem skomunikować i oni tam za odpowiednim pozwoleniem wpuszczają, bo tam jest ścisły rezerwat. To jest jedna rzecz, ale mówmy o Zgierzu. Niby koniec Zgierza, ale proszę Państwa, tak naprawdę to tutaj była kolebka zgierskiego przemysłu. Z tym, że zanim do tego dojdziemy, to chciałbym zwrócić uwagę na coś takiego. Ta wieś, dawniej ta ulicówka, teraz jest tam kilka poprzecznych, nazywała się Kolonia Ludźmierz. Należała do dóbr ludźmierskich, gdzie dzisiejszy Ludźmierz. W 1988 roku przyłączono ją do Zgierza, z tym, że ona tak naprawdę to powstała dopiero po powstaniu styczniowym. Czyli po 1864 roku na starych mapach to tutaj jest las. Ten las wyrąbano pod domy w Zgierzu i w Łodzi. I na tym pustym terenie powstała kolonia, tak się to nazywało. I ona se tak egzystowała do 1988 roku i przyłączono ją wtedy do Zgierza. Ta ulica nazywała się w związku z tym Ludźmierz, ale było, podobno były problemy z pocztą, bo był Ludźmierz i tutaj ulica Ludźmierz, to się myliło i teraz ta ulica nazywa się Grotnicka. I tutaj też ciekawostka, droga, przy której jesteśmy, to była jedna z ważniejszych dróg w Starym Zgierzu. Dzisiaj wyboje, dziury, tam dalej to troszeczkę szutru, tutaj nawet tego nie ma. To była droga prowadząca do Parzęczewa. Grotnik jeszcze wtedy nie były, Grotniki to dopiero początek XX wieku nazwa powstała. Przez Krzemień droga na Parzęczew, bardzo ważna. Ale wróćmy do naszego przemysłu. Wbrew temu, co się ogólnie sądzi, to Zgierz miał takie pierwociny przemysłu. Na przykład nasze zgierskie piwo było bardzo rozchwytywane na rynku łęczyckim i na dworze książąt łęczyckich i później wojewodów łęczyckich. Zaopatrywaliśmy też Łęczycę, proszę Państwa, w rzecz najpotrzebniejszą, czyli w garnki gliniane. U nas była dobra glina, to wszystko wypiekano, wożono do Łęczycy. Na początku XVIII wieku tu w tym rejonie powstał już taki prawdziwy przemysł. Proszę Państwa, huta. W księgach parafialnych jest wiele zapisek, huta, hutnicy. To się kończy już w drugiej połowie XVIII wieku. Tu była huta szkła.
Gdyby dobrze poszukać, były prezydent Jan Maciej Czajkowski pokazywał mi kiedyś na mapie takie miejsca, które mogłyby być pozostałością, jakieś większe zbiorowiska odłamków szklanych, gruzu takiego szklanego. Być może, że ci ludzie tutaj wiedzą, no, trzeba by przejść się popytać. Ale tutaj się narodził przemysł. Na niewielką skalę, ale był. Pragnę zwrócić uwagę, że później te huty szkła już w końcu XIX i w końcu XVIII i na początku XIX wieku, to już praktycznie były tutaj wszędzie piaskowice, sokołów. To wszystko, tam wszędzie były huty szkła, które przez kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat egzystowały. To było szkło tanie, takie podstawowe, ale było. Mieliśmy przemysł. Drodzy Państwo, jesteśmy w dalszym ciągu w Proboszczewicach. W miejscu dość specyficznym. Niektórzy poznają, bo tutaj jest szkoła wybudowana w 1954 roku bodajże. Już później sala gimnastyczna. Ale najważniejsze dla Zgierza, a i dla Proboszczewic, to było to miejsce. Tutaj śladu nie ma. Tutaj stał taki ogromny dąb. I proszę Państwa, jeszcze jak pacholęciem chorzym byłem, a nawet już trochę starszy, to zabawy pod dębem były największą atrakcją dla Zgierza. Drugie takie były na Krogulcu, ale te były chyba ważniejsze. Tak się złożyło, że dąb usechł, wycięli, nawet śladu po nim nie ma. Natomiast tutaj naprzeciwko tego dębu jest jeszcze taki stary budynek, to też ciekawostka. To jest dawna karczma. Proszę Państwa, tutaj słychać samochody, motocykle, trasa, jedynka i samochód za samochodem. Za moich młodych lat, starsi na pewno pamiętają, jeszcze w latach 60., jeszcze gdy byłem na studiach, to tędy jechał wóz za wozem. Czterokołowe na gumowych kołach, ale i niektóre na obręczach. Wóz za wozem wiózł warzywa do Łodzi, na bałucki rynek. Z powrotem, jak ludzie wracali, no to tak, te konie już tak były nauczone, że najpierw skręcały na Kuraku, tam była pierwsza karczma. Potem tutaj konie same skręcały i stawały. Potem była dopiero na Ludźmierzu. Dalej to chyba Słowik, już Ozorków, nie pamiętam dokładnie. Ale to był jeden z najważniejszych punktów na tej drodze. I ta jedynka jest odwieczna, proszę Państwa, bo to jeszcze chyba rzymska droga i to tak jest, jest, jest. A teraz słyszycie Państwo, jaki ruch.